Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej pogadance. Wtorki zazwyczaj były pogadankowe, ale od przyszłego tygodnia to się zmieni, dlatego że mój plan, a propos planu szkolnego, wymaga tego, że w czwartki i w piątki będę w szkole, więc myślę, że w czwartki zrobimy sobie pogadanki, już ustalimy sobie wtedy stałą godzinę, na przykład godzinę 16. I będziemy po prostu rozmawiać, ale dzisiaj jeszcze starym trybem wakacyjnym przychodzę do Was z pogadanką pytania o rytuały. Zebrałam sobie kilka pytań, które gdzieś tam się przewijały w Waszych mailach, w Waszych sugestiach, w mailach najczęściej odnośnie rytuałów, a czy działa, a jak działa, dlaczego nie działa, a czemu tak, a czemu nie inaczej. I sobie tutaj Wam opowiem, co zdołałam zgromadzić. Natomiast jeżeli będą w trakcie jakieś pytania, a je dostrzegę na tym szybko przewijającym się czacie, to również zapraszam bardzo serdecznie, ale będzie ten moment, kiedy będziecie mogli je wpisać, także zostawcie sobie pytania na ten moment pytań do wróżki. Pierwsze pytanie zazwyczaj jest, na co można robić rytuały? I oczywiście pomijając to, że nie naruszamy wolnej ludzkiej woli, to można robić na wszystko, ale przede wszystkim rytuały są oczyszczające, wzmacniające, ochronne, miłosne, tak, miłosne również. Można wzmacniać miłość, polepszać miłość, dlaczego nie, tylko bez naruszania wolnej woli drugiego człowieka. Są rytuały wszelkiego rodzaju prosperity, są rytuały zdrowotne i są na poszczególne intencje, typu bym wygrała tę sprawę sądową, bym sprzedała ten budynek albo tą ziemię, by, nie wiem, moja córka miała lepsze wyniki w nauce, bym dostała się na jakieś miejsce pracy, bym dostała się na jakiś kurs, czyli indywidualnych rytuałów jest multum, tyle ile jest intencji. Natomiast no, taki podział ogólny to właśnie te oczyszczające, wzmacniające, ochronne, miłosne, prosperity i zdrowotne, czyli ogarniają jak gdyby pełną sferę życia. Oprócz tego rytuały, przynajmniej u mnie, dzielą się na rytuały ogólne, które my robimy i tak na przykład ogólnym rytuałem jest rytuał nowiu i rytuał pełni. U mnie to jest koszt 20 zł, spotykamy się wspólnie w jednym celu oczyszczającym bądź wzmacniającym. Są rytuały ogólne, na przykład ja to nazywam pudełkowe, czyli dostajecie artefakty do rytuału i w wąskim gronie, który dostaje link do rytuału, również działamy wspólnie. No i właśnie są te rytuały, jeszcze z ogólnych, to są te wszystkie nasze działania na grupie, tak jak teraz we wrześniu mamy od wczoraj otworzony krąg 15-dniowego rytuału oczyszczającego ze złych energetyk z poprzedniego roku, tak żeby w nowy rok wejść z bardzo fajną energią. No i oczywiście te rytuały indywidualne, które już są na poszczególne intencje, dlatego że rytuałów indywidualnych nie robi się ogólnie, dlatego że jak Zosia chce wygrać w jakimś sporze, a Alina chce sprzedać mieszkanie, no to nie można tego zrobić w jednym rytuale. To wtedy są rytuały indywidualne. U mnie to tak wygląda, że zapisujecie się do mnie na takie indywidualne rytuały poprzez maila rytuałezotarot@gmail.com. Wysyłacie do mnie świece, olejek i dalej działamy. Także tak to właśnie witam. Monika pyta, czy można zrobić rytuał dla swojego dziecka lat 13, które troszkę za mocno szaleje i jest pod wpływem złych ludzi. Myślę, że matka może, oczywiście dodając na końcu, bez naruszania wolnej woli, dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo. Natomiast no, trudno na przykład nie oczyszczać dziecka jajkiem, jeżeli jest taka potrzeba, czy na przykład jeżeli jest potrzeba na zdrowie, żeby nie robić, tylko dlatego, że ma 13 lat. Natomiast matka, ja unikam robienia rytuałów na dzieciach do 18 roku życia, chyba że dotyczy spraw zdrowotnych. Wtedy w ogóle nie mam oporów żadnych. To dokładnie tak. Pamiętajcie również, by w rytuałach, nie mówię tych ogólnych, które są, jak gdyby ich siłą jest to, że jest nas dużo i że mamy jeden cel, na przykład dobrobyt w pełni, szeroko rozumiany, nie ograniczamy tutaj wszechświata, ewentualnie oczyszczenie w nowiu, też nie ograniczamy tutaj wszechświata. A to dlaczego działa rytuał? Wyobraźcie sobie światło. Wiemy, co to jest światło, fala, nie fala,
No, fizyka kwantowa ma 1000 różnych odpowiedzi. Nieważne. Ważne jest to, że światło z żarówki jest światłem. I jeżeli my robimy na przykład rytuał, robicie sami, żeby mi było dobrze, to jeżeli dobrze tego nie ujmiecie w słowa, czyli że ma to być dobrobyt na poziomie takim i takim, tutaj od tego, no już lata praktyki, to nawet w książkach tego nie wyczytacie, jak się konstruuje rytuał, bo to praktyka po prostu, to jesteście jak światło i to świeci, jesteście jak żarówka. Natomiast działanie maga, który latami działa, jest jak laser. To jest też tylko światło, ale skupione na jednym punkcie. I dlatego rytuały, które są prowadzone przez osoby, które się tym zajmują, są jak światło lasera. Laserem można przeciąć stal. Światłem można przeciąć stal, tylko skupionym światłem. Są oczywiście rytuały na klientów, na nowe początki, na zakup czegoś, na sprzedaż czegoś, na polot dla firmy, na pieczęcie. Są rytuały separacyjne, odcinające. Jest ogólny, fajny rytuał czakralny, który wyrównuje nasze działania naszych czakr. No to tak mniej więcej odpowiedź, na co są rytuały. Drugie pytanie, które ogólnie powstało z tych wszystkich maili, było pytaniem, co powinnam robić. I teraz tak. Jeżeli robisz taki rytuał sama, to masz przed sobą instrukcję. Czy to jest jakaś książka i coś Cię zachwyciło w tej książce? Czy to jest jakikolwiek film na moim kanale? Tam macie mnóstwo rytuałów, które są rytuałami z prowadzeniem. Czyli właściwie uczestniczycie, to tak jakbyście oglądali instruktaż. Nie musicie robić tego sami, tylko jesteście pod prowadzeniem. Czyli co musicie robić? Oglądacie raz ten rytuał, jeżeli chodzi o mój kanał, patrzycie, co jest do niego potrzebne, jak on przebiega, żeby się zorientować, a za drugim razem już w skupieniu siadacie przy takim rytuale. To jest działanie samodzielne. Jeżeli ja mam robić rytuał, no to tak jak mówię, kontaktujecie się ze mną przez rytuał Ezotarot. Często mam klątwę, proszę z nim ściągnąć. Moment, chwila, ja najpierw muszę sprawdzić w kartach, czy ta klątwa faktycznie istnieje, czy jakieś inne energetyki, do których trzeba podejść inaczej. Wtedy najlepiej zadać pytanie na film, a potem w umówionym dniu, dlatego że zawsze dostajecie ode mnie maila, w umówionym dniu zapalacie tylko białą świecę. Czyli tak to wygląda, dlatego że wtedy ja robię dla Was, jest to opłacone, jest Wasza energia w świecy, w olejku, w liście intencyjnym. Ja robię jak gdyby dla Was na zamówienie. To tak jakby, może się ludzie czasem dziwią, jak rytuały na zamówienie, jak ja sama nie zrobię. Z jednej strony, jeżeli masz talent do tego i pociąg, rób. Nabierzesz wprawy, będzie świetnie działało, nie ma problemu. Ale z drugiej strony, ja na przykład nie szyję butów. Tylko jak miałabym uszyć buty, to je zlecam do uszycia. I ktoś, kto sobie uszyje buty, również uszyje mi buty, bo szyje buty 20 tysiącom innych osób. Także tak to wygląda. Najczęściej padające pytanie, czy powinnam robić rytuał. To znaczy, ja Wam na to nie umiem odpowiedzieć tak i nie, bo to jest, zależy od Waszej intuicji, jak czynicie. Ale ja zawsze sprawdzam w kartach, jeżeli robię coś dla Was, jakie są intencje. Z drugiej strony, zawsze sprawdzam, nie zawsze sprawdzam, tylko w momencie, kiedy robimy rytuały ogólne, to jest otwarty krąg dla serc czystych, więc ze złymi intencjami nikt nam tam nie wkroczy, bo tak właśnie działa energia. Jeżeli się boisz robić rytuału, bo nie pozwala Ci wiara, religia, wszyscy straszą, to nie powinnaś robić rytuału ani nikomu zlecać. Bo czy zlecisz rytuał, czy robisz samodzielnie, to oczywiście efekt może być różny, w sensie mniejszy, większy, no bo jakby zlecasz profesjonaliście. Natomiast jesteś tak samo obarczona energią rytuału, w sensie jak zlecam, to mnie to też dotyczy. Czyli jeżeli Ci wiara nie pozwala, nie rób takich rzeczy. Jak mi ktoś zaczyna maila od pisania, tak się boję robić rytuałów, czy powinnam, a tak chciałabym zamówić, to ja odpisuję, ja nie zrobię. Bo masz nie bać się nakładek nałożonych przez jakiekolwiek instytucje od kościelnych po różne, masz mieć swoją własną wolę.
Jeżeli masz wątpliwości i brak determinacji, nie rób rytuałów, bo to trzeba wiedzieć, czego się chce i jak się chce. Nie rób rytuałów, jeżeli nie ufasz czyniącemu. Raz miałam na przykład taki przypadek, że paczka dotarła w piątek i akurat w piątek zapisywałam na nadchodzącą niedzielę i w ten sam dzień pani dostała maila, że proszę o zapalenie świecy w nadchodzącą niedzielę i miałam odpowiedź, czemu tak szybko, że to niemożliwe, żeby paczka dotarła. I mimo nawet moich największych starań przypuszczam, że taka energia nie przepłynie dobrze i nie zrobi porządku, bo nie masz zaufania do tej osoby, która to robi. Ja rozumiem, że jest wiele naciągaczy, ale jeżeli już wybieracie, przyjrzyjcie się pracy. U mnie na kanale wszystko jest widoczne, jak jest robione, co jest robione. Dorotka, bo mi bardzo słychać, nie mogę się skupić. Biuro naprzeciwko. Także jeżeli masz wątpliwości i nie ufasz czyniącemu, nie rób takiego rytuału. Jeżeli się właśnie boisz, co na to powie twoja wiara, ja nawet się śmieję zawsze do takich osób, że jak są takimi bardzo katolickimi osobami, nie powinieneś tykać kart, chodzić do wróżki i tykać magii. Dlatego, że albo jesteś w jednym obrządku i jesteś w pełni, ale wtedy nie używaj prezerwatyw, nie używaj tabletek antykoncepcyjnych, wyganiaj egzorcyzmuj koty, bo tam wchodzi zło. Tak? Jesteś w tej estetyce, twoja sprawa. Ale wtedy nie ruszaj mojej estetyki, tu się boję, tu bym chciała, ale tu zaraz będę miała grzech główny, grzech ciężki. Po prostu nie, takich rzeczy się nie robi. Teraz może troszeczkę poruszę niezbyt popularny temat. Nie dawaj się nabierać w rytuałach na modlitwy, anielskości bądź inne tego typu rzeczy, dlatego że albo jest magia, albo są przyzwania i modlitwy. Wszystko może działać, ale nie mieszajmy magii, gdzie są żywioły, gdzie są inwokacje, z katolicyzmem. Bo tylko dlatego, że masz uspokoić swoje sumienie, że coś będzie anielsko i do Boga, to nie tędy droga. Oczywiście, że i ta magiczna reguła działa, i ta magiczna reguła działa, ale nie twórzcie takiej energii, że to ja w ogóle wezmę tarota anielskiego, to on będzie mniej groźny. Tarot jest tarotem. Rytuał i magia jest magią. A to, że szeptuchy modlą się, bo mają taką estetykę wykonywania swoich działań magicznych, nie oznacza to, że nie jest magią. To nie jest bardziej chrześcijańskie. To jest magiczne, czyli też nie mieszajcie tych pojęć, usprawiedliwiając swoje lęki, bo Bozia nie kazała. Jak Bozia nie kazała, to sorry. A tak, gdy szatan wejdzie w kota, właśnie o tym kocie mówię, że trzeba egzorcyzmować koty. Jeżeli chodzi o rytuały dla kobiet w ciąży, sprawdzam w kartach, czy mogę ruszyć energię, bo też trudno nie zrobić rytuału na zdrowie, jeżeli ciąża leci i trzeba ratować, to również, no ale to się sprawdza w kartach. Nie rób rytuałów, jeżeli bierzesz jakiegokolwiek rodzaju psychotropy, bądź jesteś uzależniona od substancji zmieniających świadomość. Dlaczego? Dlatego, że ta energia to nie jest, że zaszkodzi. Wykonany dobry rytuał, bo często padają pytania, zrobiła pani rytuał na coś tam, a teraz przez tydzień czuje się źle. Po pierwsze, to jest taka normalna reakcja, że zanim się wyczyści, to musi się wyczyścić. Ale po drugie, rytuały nie mają profesjonalnie zrobione. Nie mają kompletnie zależności od tego, że nie wyszło. On zwyczajnie może nie zadziałać, ale nie naruszy status quo. Może nie przeforsuje tego, że sprzedasz dom, ale nie naruszy tego, że dom zaleje. Nie tędy droga. Dobry mag robi na intencje. Co innego nie wchodzi w grę. Skupia się jak laser. I nie będzie trzech laserów, które utnie drzewo i coś po drodze, czego nie widać. Tak to trzeba brać. Także pamiętajcie, że kolejna taka zasada to jest rytuał nie zaszkodzi, najwyżej nie pomoże. Często pytacie, czy mogę robić rytuały dla kogoś? Właśnie dla dzieci coś. Tak, ale ja też sprawdzam w kartach i wedle swojej oceny sprawiedliwości, czy to nie jest naruszanie wolnej woli. To tak. Matka dla dziecka i na zdrowie to dla mnie nie ma wątpliwości, chyba że matka dla dziecka, syn 27-letni, ale on ma taką złą partnerkę. Trzeba separacyjny zrobić. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym robiła separacyjny dla dorosłego człowieka. Wyciąganie z sekty też jest poza wolną wolą, ale zobaczcie jaki to jest. I tak zostawiamy tutaj ten czynnik, bo może ma ktoś coś przerobić. Ale tutaj podejmę się działań.
przy wyjściu z alkoholizmu. To są żmudne, często wielomiesięczne rytuały, które też zostawiają wolną wolę, jeżeli jest coś, nie będę robić z siebie Boga, którym nie jestem. Zostawiam tą wolną wolę, ale podejmę działania. Natomiast odcinanie, bo syn ma złą partnerkę, syn ma rozumek. Takich rzeczy po prostu nie robię. Pamiętaj, bo tak jak ja Wam zawsze mówię, mam nawet na sklepie paczkę dla leniwych za 500 zł, bo ja wymagam od Was świecy, olejku, pójścia na pocztę do sklepu, wysłania, ogarnięcia, ładnego zapakowania. Też nie znoszę, jak mi przychodzą takie szmatki, wiecie? Jaką energię włożycie w rytuał, taka pójdzie. Jak mi przychodzi karteczka, wiecie, no nie w kopercie, pognieciona, pisana na kolanie, czego Ty oczekujesz ode mnie? Że ja załatwię wszystko za Ciebie, jeżeli Ty nie włożyłeś energii? Tak magia nie działa. Przychodzą cudnie opakowane paczki, świeca, by się nie złamała w papierze, olejek w woreczku, żeby się nie rozlał, kopertka, piękne pismo. Taką włożyłaś energię, takie dostaniesz efekty. Prosta sprawa. Dlatego jest, ja powinnam nawet o zero zwiększyć za 50 tysięcy, bo to jest oczywiście cynizm, na sklepie ten zestaw dla leniwych, bo bardzo często padają pytania, ale ja mieszkam za granicą, to znaczy ja mieszkam za granicą i ja po prostu nie, gdzie ja mam kupić świece, olejek, jeszcze nie daj Boże, wysłać paczkę za funty, 20 funtów, really, 20 zł, w funtach zarabiacie, nie chce Wam się chodzić po świece, taką macie energię i taką macie wolę, to zlecę i w zasadzie to jest Tesco pod drzwi, magia. Magia nie jest Tesco pod drzwi. Macie włożyć w to energię. Ja mogłabym robić na swoich świecach. Ja bym brała za te świece dodatkowe pieniądze i to nie ma problemu. To nie jest wielki wyczyn finansowy. Ale chodzi o to, że to Wy macie pójść, Wy macie się wystarać, Wy już myślicie po co jest, już skupiacie energię. Ja sobie nie wyimaginowałam tego działania po nic. Dlatego jest zestaw dla leniwych. Powinnam go połączyć, podwyższyć o zero. Myślę, że wtedy byłby bardziej skuteczny. A nuż ktoś kupi za 5? Dokładnie. I właśnie, trudno wymagać efektów w momencie, kiedy nic się nie da, albo da się beleco. Ja pamiętam, jak robiłam rytuał na polepszenie związku dziewczynie, która przysłała mi Janki Kendall lata temu. Rozumiecie włożenie finansów, energii, pieniądza? Ja sobie tam nie świeciłam świeczek, za przeproszeniem, zapachowo ich, bo to nie o to chodzi, ale włożenie finansów, pieniądza w to, ale już listy, które przychodzą wrzucone w paczkę, zgniecione pomiędzy innymi papierami. Ja rozumiem, że jesteśmy, nie musimy być osobami wielce estetycznymi, ale jeżeli chodzi o nasze bytowanie i naszą sprawę, to warto by było się postarać. Nie dla mojego oka, bo mnie list jak list, ja zaraz potem je zjadam, przemielam i drę, tylko spisuję Wasze dane oczekiwania, to mnie to nie interesuje, jak to wygląda. To chodzi o Wasze podejście do sprawy. Albo podejście do sprawy. Są, u mnie rytuały są niewyceniane. Znaczy, a propos ceny, to ludzie mają cenniki, coś. Ja mam jak szeptucha. Rytuał jest niewyceniany. Tak zwane co łaska, tak zwana dowolność. Ludzie naprawdę potrafią bardzo ładnie wycenić sobie ten koszt roboczo, godziny, coś. Naprawdę wymyślicie, nie ma z tym problemu. Moje umiejętności, lata praktyki, czyli doświadczenie, tak jakby oceniali pracownika. Genialnie. I to jest bardzo fajne, ale na przykład miałam przypadek, kobieta, która dzwoniła do mnie chyba z 10 razy, bo po prostu klękajcie narody, tak kocha, wysłała, uwaga, 20 zł, przy czym to nie był wdowi grosz. Bo to była osoba prowadząca dwie firmy, to była osoba, która miała ileś samochodów, a swoją niecierpiącą zwłoki miłość wyceniła mniej niż tipsy. Jeżeli mi pisze babcia, która, nie wiem, nóżka boli, a ona ma emeryturę, to niech mi i złotówkę przyśle. I to się będzie robiło, bo to nie o to chodzi. To chodzi o wycenę przy możliwościach. Ona za tipsy więcej płaci, bo są z diamentami. Rozumiecie? O tym mówię. Kiedy nie działam? Jeżeli subiektywnie, w mojej ocenie, nie widzę potrzeby działania. Bo wróżko, ja mam klątwę, to ja mam to non-stop, ale wróżka se musi sprawdzić, czy faktycznie ma klątwę. Zamkniesz mi dwierki?
Dobra. Czy faktycznie jest klątwa? Jeżeli nie widzę klątwy, nie ściągam klątwy. Po prostu. Lusterku fajnie widać drzwi. Jak ktoś naciska i panikuje, też nie działam i nienawidzę nacisku. Taki mam charakter niestety, że jeżeli ktoś mnie chce do czegoś zmusić, wielkie duże nie. Co tu pisze kolorowa Asia? Obecnie mieszkam w Irlandii, teraz mam nowe mieszkanie. Tydzień temu oczyściłam mieszkanie całe szawią w liściu, a mimo to dalej czuję nasilenie czegoś w domu. Wszystko byłoby ok. Poczekajcie, bo tu jest... Rozwiniemy się to. Gdyby nie to, że dzisiaj w nocy przyszedł mój 7-letni syn, nieochrzczony, to nie moja estetyka, mnie chrzty nie obchodzą. I mówi do mnie, mamusiu, coś mnie obudziło, ty myślisz, że jak jest ciemno, to ja nic nie widzę. Pani Asiu, bardzo proszę, w jaki sposób mogę to oczyścić mieszkanie? Kochana, filmy o oczyszczaniu na moim kanale są liczne i tam jest też 5 sposobów na oczyszczenie przestrzeni. Czasem trzeba zrobić i aście razy, a nie tylko raz. Dobrze, kiedy jeszcze nie działa? Gdy ktoś naciska, bo nie lubię nacisku. A i jeden z takich głównych spraw, nie naruszam wolnej woli. Czyli jak ktoś chce, bo ja go tak kocham, a on poszedł, to mogę zrobić rytuał wzmacniający uczucie, ale jeżeli ono istnieje, więc nie wiadomo, czy zadziała. Ja was strasznie od tych miłosnych rytuałów zawsze odwodzę, bo wiem, że to nie działa. Bo działa tylko wtedy, kiedy naprawdę coś się zadiabliło. To jest bardzo rzadko. Często jest to wolna wola ludzi, a tego nie naruszam. Więc te wszystkie wieści, że robię spętania, są życiowo prawdziwe. Także nieważne. Po prostu tego nie robię, tak? Omówmy się, nie naruszam wolnej woli. Nie odcinam syna od synowej, nie wymuszam pewnych rzeczy. Jeżeli nawet robię takie rzeczy na pograniczu, to tylko z dobrą wolą, zgodną z wolą wszechświata. Tak mówimy o alkoholizmie, sektach. Chociażby. Czy może pani coś mocniejszego? Kolejne pytanie. Słuchajcie, jeżeli nie zadziała rytuał, ja nie mam w stawce rytuałów za 5 zł słabszych, ale mocniejszy, bo normalnie egipskie, miłosne, egipski miłosny. Ostatnio się spotkałam. Z 5 osób mnie zapytało o egipski miłosny. Ja aż weszłam w Google, aż sprawdziłam. Ktoś tam oferuje, whatever, nieważne, egipski miłosny. On nie jest mocny, rytuał nie może być mocny, bądź mniej mocny, albo coś mocniejszego. Ja rozumiem, że wahadło, którym oczyszczam na wizji, jest słabszym działaniem niż rytuał, ale nie ma rytuału do rytuału. Rytuał jest rytuałem. Czy ja wezmę szczotkę i zacznę tańczyć w intencji nago pod pełnią księżyca, czy ja wezmę żywioły, otworzę krąg i coś zrobię, to jest rytuał. I jest po prostu. Więc nie mogę coś mocniejszego. Nie ma magii silnej i magii słabej, są różne sposoby działania. Niekoniecznie pewien sposób na przykład mojej estetyki może pasować, a zrobi sobie pani 30-dniowy normalnie z wielką zaangażowaniem maga, który pada po tych 30 dniach i musi mieć 15 tysięcy zwrotu energetycznego. Może taka estetyka zadziała, no im więcej się zapłaci, tym bardziej działania, jak mi się wydaje. No. Natomiast nie mogę nic mocniejszego, tylko mogę zaproponować do tak zwanych 3 razy sztuka. I czasem się zdarza faktycznie, że w tygodniu jest ileś rytuałów, sprawdzam w kartach i mam taką kartę, która mi sugeruje, że energia nie zrobiła swojego. Więc robimy drugi, może czasem trzeci raz. Koniec. Chyba, że tak jak mówię, sekta, alkoholizmy to zupełnie inne działania. Ale to nie ma coś mocniejszego. Może być tylko wiele razy działanie po to, żeby to ruszyć. Potem odczekujemy moment, potem znowu, bo takie rzeczy się nawarstwia. Ale nie ma coś mocniejszego. Czemu czasem rytuały powtarzam? Takie pytanie. Po pierwsze, nie możemy zrobić wszystkiego, ale fajnie jest, jak gdyby zrobić coś chociaż 3-krotnie, żeby zobaczyć, czy aby na pewno jest to nie do zrobienia, czy po prostu trzeba tą energię ugruntować. A po drugie, wyobraźcie sobie na przykład dom po remoncie. Czy taki dom po remoncie myjecie raz? No nie. Myjecie go wiele razy. Dlatego czasem trzeba na przykład rytuały oczyszczające powtórzyć. Albo na przykład, czy jak budujecie dom nawet z tych klocuszków kanadyjkę, czy to trwa jeden dzień? No nie. Więc jeżeli budujecie swój dobrobyt, to też klocuszek po klocuszku. Dlatego czasem rytuały powtarza. Kolejne pytanie, kiedy zadziała? No właśnie. Albo wtedy, albo wtedy, albo nigdy. Ja nigdy nie pytam, kiedy zadziała i też uczę tego moich klientów, dlatego, że jest taka przypowieść,
o rolniku, który wsadził ziarno. Ale weźmy dwóch rolników, którzy wsadzili ziarno. Jeden podlał ziarno, tam przekopał to ziemię, wszystko było przygotowane, wsadził ziarno, podlał, poszedł do domu. A drugi przekopał, przygotował ziemię, w ogóle nawozy, w ogóle cuda na kiju, posiał ziarno i za pół godziny tak, czy już wyrosło, nie? Odkopuje, sprawdza, jeszcze nie wyrosło, zakopuje. Na drugi dzień przychodzi, odkopuje, nie, jeszcze nie wyrosło, zakopuje. Po miesiącu spotkają się na swoich polach i któremu rolnikowi wyrosło ziarno? Ten, który je zostawił zasiane, polecił się opiece bóstw i szedł do przodu robić swoje. A nie ciągle zastanawiał się i kopał to ziarenko. Prosta sprawa. Czas jest bardzo różny tak realnie, dlatego że są rzeczy, które manifestują się natychmiast, a są rzeczy, na które trzeba poczekać. I nie zawsze te rzeczy będą zrealizowane, bo czasem coś jest nam niedane. Robiłam może 10 w życiu rytuałów na wygrane szóstki w lotto. Nikt nie wygrał. Nie jest nam dane, nie wyjdzie. Ale można spróbować poruszyć energię, bo Annuż widelec. Tym bardziej, że u mnie taki rytuał nie kosztuje 3584, tylko dowolność, więc spróbować można. Pamiętajcie również, że magia ułatwia nam drogę i popycha do zdobycia celu, a nie jest celem samym w sobie. Więc to nie jest tak, że jak ja zrobię rytuał na dostanie nowego Mercedesa, to nagle się okaże, że radio RMF FM wyrosowało wasz PESEL, tylko będziecie działać i znacznie szybciej osiągniecie tego żółtego Mercedesa. Pamiętajcie również o powtarzalności i systematyczności, dlatego że systematyczność to jest trochę tak, oczyszczanie i dobrobyt, nie takie konkretne działania typu, żebym wygrała sprawę, żebym sprzedała dom, żebym nauczyła się jeździć na rowerze, żebym zdała ten egzamin, żebym poszła do takiej szkoły albo do takiej pracy. To są jednorazówki. Wysyłamy energię, zapominamy. Natomiast powtarzalność oczyszczeń i rzeczy dobrobytowych, oczyszczania czakr, błogosławieństwa tygodnia, które jest na kanale co niedziela, warto w to zainwestować, powoduje to, że nawarstwiamy tą energię cegiełka po cegiełce. Także ta powtarzalność i systematyczność jest bardzo ważna w czynieniu magicznym. Jeżeli waszym rytuałem jest zapalenie świecy, niech to będzie co tydzień. Jeżeli waszym rytuałem są tańce i pieśni po prostu nago po polu, niech to będzie co tydzień, ale niech to będzie systematyczne. Czy można zrobić samemu? Kolejne pytanie. Oczywiście, że tak. To jest tak, czy można obciąć włosy? Samemu można. Tylko najpierw zrobisz to fatalnie, potem trochę lepiej, potem jeszcze trochę lepiej, a potem możesz dojść do wprawy. Przecież jak ja zaczynam, co urodziłam się z umiejętnością czynienia rytuałów? Karmicznie, owszem. Ale do dzisiejszej wprawy i tak trzeba było dojść. Także, owszem, można robić samemu. Dlatego u mnie na kanale macie kupę wiedzy rytualnej, rytuałów, które z wami prowadziłam, rytuałów, które wam omawiałam, po to, żeby robić samemu. Ale jeżeli nie czujecie się na siłach, a nie każdy jest magiem i się musi czuć na siłach, to ja jestem po to, żeby takie rzeczy robić. Kolejna sprawa, cena. Każdy ma swoje zasady, każdy ma swój cennik, nikomu się nie wtrącamy. Tak wiem, mówię, się wtrącamy. Z tym, że ja mam, tak jak mówiłam, dowolność, bo wyszłam z założenia, że będę jak szeptucha. Będą stały u mnie kolejki do czynienia w momencie, jak będę miała lat 80. Będę po prostu chodzić, zaklinać chleb i rzucać makiem i będzie to dowolne. I cały czas jest dowolne. Pracuję nad tematem bycia bardzo sławną, bardzo skuteczną i bardzo dobrą magiczką za dowolną cenę. I nikomu nic do tego, tak jak mnie do tego nic, że ktoś sobie bierze stawkę, bo ma 100, 200, 500, 10 stów. Ja też po wycenie waszych datków widzę, jak to często wygląda. I tak jak mówię, często jesteście genialni w tym, jak wyceniacie umiejętność, lata praktyki, skuteczność i moją osobowość jako taką w czynieniu, więc dlatego tak jest, jak jest. Kolejne pytanie. Czy są złe następstwa rytuałów? Nie ma takiej możliwości u mnie. Nie wypowiadam się za innych, bo jeżeli chodzi o innych, to zależy kto co potrafi. Bo jeżeli wam na przykład przyjdzie stolarz i wam, który robi pierwszy raz w życiu stół, dostał papier, bo kupił na rynku bałuckim i zrobi wam jedną nogę bardziej, to jak postawicie szklaneczkę, to wam zjedzie.
To jest proste. Dlatego nie wiem, jakie są skutki u innych, ale u mnie wygląda to w ten sposób. Skupienie intencji, którą ja wybadam, uznam, czy zrobię, czy nie zrobię. Powiem Wam, że nie jest lekko uzyskać u mnie rytuał, bo muszę sprawdzić w kartach, bo muszę sobie zobaczyć, czy tak. Panika nic nie pomaga, bo ja muszę zobaczyć w kartach albo odczuć, czy komuś coś zrobię, czy nie. Taka prawda. Więc to nie jest takie proste. To nie jest, pani, mam klątwę, dam pani 500, pani zrobi. Nie tędy droga, moi kochani. Szanuję swoje rzemiosło. Jeżeli zaczęłabym sprzedawać to rzemiosło, nie cenę, tylko sprzedawać siebie, to by mi przestało wychodzić rzemiosło. Także u mnie łatwo się na rytuały nie dostaniecie, bo sobie zawsze zajrzę, sprawdzę, coś powiem. Chyba, że już po prostu to zrobię, regułka co do mnie wysłać z adresem i nie ma problemu. Ale to wcale nie jest tak. Ja myślę, że ja dobrze połowę ludzi, jak nic, nie mówię o spętaniach, bo to już by było 90%, połowę ludzi odrzucam, bo uznaję, że nie tędy droga i nie tak. A może coś inaczej. A często proponuję może samemu zacząć, potem jak nie wyjdzie to, także nie jest prosto. No i czy są u mnie złe następstwa? U mnie nie ma, dlatego że jeżeli ja fokusuję energię na to, żeby Ziuta sprzedała motor, to na pewno Ziucie nie urwie się nóżka, bo to nie była intencja. Rytuał jest rytualny, kropka. Zamknięty w tej bańce, kropka. Więc nie ma złych następstw. Przekonywać ludzi z wiary, której czarować nie każą, a sami to robią, nie będę, bo jeżeli ktoś jest katolikiem i się boi, to będą złe następstwa nie z rytuału, tylko z tego, że się boi. Ma taką pieczęć, tak to działa. Rytuał nie zadziała źle, najwyżej nie wyjdzie, tak jak mówiłam. Na czym polegają? Rytuały, w ogóle całe nasze życie jest rytuałem. Ja mam, dzisiaj się naszukałam, słuchajcie, bo mi zginął długopis. To jest w zasadzie pilota pióro, które jest wymienialne i pisze jednym atramentem. No panikę miałam straszną, bo mi zniknął z oczu, a tylko nim piszę w mojej księdze. To jest mój rytuał. Rytuałem jest kąpiel w wodzie z kryształami, jeżeli się one tam namoczą. Rytuałem jest mieszanie w garnku albo niepieczenie ciasta, jak mam okres. Rytuały są intencyjne, możesz w biegu zapalić świecę, skupiając ten moment i tą chwilę na to, żeby coś wyszło, lecąc do pracy. Robimy to w poniedziałki o godzinie 8 na Instagramie. Zapalamy świecę na cały tydzień, żeby nam się dobrze darzyło. Są piękne rytuały, które prowadzę z otwarciem i zamknięciem kręgu. Są pełnie inowe, które są zacne, są pudełkowe, które są rewelacyjne, bo wtedy staram się zrobić oprawę do tego. Nie jest to potrzebne, ale jest fajne. Mogą być rytuały bez kręgu, tylko z samą regułką magiczną. Generalnie chodzi o to, żeby ruszyć energię. Nie załatwić magią czegoś za siebie, tylko poruszyć tę energię, która w nas drzemie, żeby mieć możliwości. A cuda też się zdarzają. Śmieję się, że jestem świetna w tępieniu rakowych rzeczy. Bo tu mam taką determinację, słuchajcie, jak chodzi o zdrowie ludzi i życie. Nie, też mi zeszły osoby. Nie jest tak, że można... Nie jestem Jezusem. Nie wskrzeszę Łazarza. Ale bardzo dużo wyleczeń rakowych, szczególnie przy rakach w okolicach głowy. Taka specjalizacja. Tak też można. Tak, to chyba wszystko. Czy macie jakieś pytania do rytuałów? Ja tu się zastanawiam, czy wy tak po prostu usnęliście. O nie, bo patrzcie, coś sobie tykłam i mnie szło. Kochani, nie widziałam waszych wpisów. Jeżeli macie pytania odnośnie rytuałów, to poczekam sekundkę. Może coś napiszecie. Czy można coś zrobić, by nie wracać do przeszłości i wmawiać sobie, że się było złym człowiekiem, a tym samym łapać depresję? Można. Szeroko oczyszczający rytuał. Z taką intencją. Masz, kochana, bardzo konkretną, dobrą intencję. Zacznij jej używać po prostu. Tak, patrzę, czy jeszcze coś miałam. Można sprawdzić w kartach, czy komuś pisane jest wygrana. Jeszcze mi nie wyszło, żeby komuś wyszło. Można, oczywiście, że można. Dobrze, co my tam mamy? A, że zasłuchani jesteście, serduszka lecą, widzę. Tak to jest. Słuchajcie, ja w ogóle zaczęłam od tygodnia pić pokrzywę. Wiecie, co to jest? Po prostu urządzam biegi do łazienki, moczopędna,
bo stwierdziłam, ja to może nie jestem taka prozdrowotna, fit, wege i chodakowska, ale stwierdziłam, że przed nowym rokiem numerologicznym trzeba się oczyścić. Tak to wygląda. Widzę, że pytań chyba nie ma. Wszyscy serduszka mi wysyłają, pytań nie ma. No to słuchajcie, jeszcze pewnie za jakiś moment wchodzę z układem numerologicznym dla trójek. Także bądźcie czujni, bo tutaj godziny nie mam. Chciałam po prostu od 1 września do 9 zrobić te układy, żeby tak wykończyć je rewelacyjnie. A pokrzywa wysusza. Co wysusza? Trudno. Jakbym była jakąś mumią, nie grozi mi. Jestem zacna dziewczyna, jest za co złapać. To trudno. Damy sobie radę. Przeżyję. Na razie pokrzywka. No to co? Jak nie macie pytań, to kochani, buziaczki dla Was. Jeszcze będzie na fejsie dzisiaj trójeczka. Trójeczka jest w 7 roku numerologicznym. Zobaczymy, jak karty podpowiedzą, czy będzie nie, czy nie. Także tak, dziękuję Grzegorzu, że doskonała pogadanka. Tak mi się wydaje. No zebrało mi się tych Waszych pytań po prostu sporo. No toż stwierdziłam, że trzeba ją zrobić. Ona oczywiście będzie dostępna na YouTubie. Także tak. No to co? Jak uważacie, że film był zacny, możecie go udostępniać. Pamiętajcie, możecie wysyłać serduszka, możecie go lajkować, tak żeby poszedł w eter. Ja coś wymyślam dla Was, a Wy wymyślacie coś dla mnie. Prosta wymiana energetyczna, ale przypominam, bo zapomnieć można. Ja też czasem jestem przytępa, na przykład jak ktoś przyjdzie do mnie na kawę, to jak się nie przypomni, to jej nie dostanie. Ale to tak, dlatego przypominam. Buziaki dla Was i do zobaczenia. Pa, pa.